Dawno nie było tyle dzieciaków na tej hali. To tylko jedna z wielu konkurencji. Wyścig z czapką policyjną na głowie, w jakiej uczestniczyło kilkuset przedszkolaków i uczniów w ramach zorganizowanego przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego festynu Dzieci Bezpieczne na Drodze. Mnóstwo gier i zabaw. Chcemy poprzez tą formę dzieci uczulić na niebezpieczeństwa, które wiążą się z poruszaniem na drogach publicznych. Czeka na naszych milusińskich mnóstwo wspaniałych nagród. O bezpieczeństwie w ruchu warto uczyć jak najwcześniej i powtarzać zasady, które przecież obowiązują wszystkich. Mimo tego, że mamy pewne prawa jako osoby piesze uczestniczące w ruchu drogowym, w zetknięciu na przykład z pojazdem jadącym nawet niezbyt szybko nie mamy żadnych szans, a zatem nie możemy tak do końca i bezwzględnie tego obowiązku wyegzekwować, a musimy zawsze kierować się zasadą zdrowego rozsądku. Okazuje się, że przedszkolak lub siedmiolatek to nie tylko pieszy lub pasażer, ale nawet kierowca. Takie małe samochody są także dla Was. Największym dowodem jest tego mały Oliver, który chodzi do drugiej klasy szkoły podstawowej i on już się ściga na torach otwartych, ściga się na torach na arenie Polski, a więc arenie naszego kraju. Przedszkolaków, nie kierowców, pytamy o to, co już teraz wiedzą o bezpieczeństwie na drodze. Trzeba słuchać znaków. Na przykład ostry zakręt to jest czarno, żółto, a odwódka czerwona. Popatrzeć w prawo i w lewo. Trzeba chodzić po chodniku. I trzeba zachować ostrożność. Jakieś takie specjalne ubranie trzeba mieć albo jakieś, nie wiem, odblaski, jak uważasz? Odblaski. Nie biegać. Powiedz nie biegać. Nie biegać. A jakoś specjalnie trzeba się ubierać, żeby być widocznym na drodze? Tak. Tak. Co trzeba zakładać? Kamizelkę. Takie kamizelki, co świecą, żeby ktoś w nocy kogoś nie przejechał. Czapki policjanta. To na pewno jakiś sposób. Jak słychać, pomysły są różne, ale idziemy w dobrym kierunku. Uczący dzieci, uczymy też i dorosłych. Żeby umiały reagować i to tak asertywnie, żeby mogły powiedzieć: mamo, zwolnij, tato, zwolnij, bo przekraczasz prędkość. Albo zatrzymaj się, przepuść tą panią z dzieckiem, która czeka na uspokojenie ruchu i chce przejść bezpiecznie przez przejście dla pieszych. I szybciutko, dopingujemy reszta. Krzyczymy: Paweł, Stasiu, biegniemy, biegniemy lepiej.